Moi drodzy, przeczytam teraz księdza Stanisława Małkowskiego to było w gazecie warszawskiej, komentarz tygodnia, ubiegłego tygodnia wprawdzie, ale bardzo aktualny cały czas. Teraz jest wojna. Są różne wystąpienia ministra Jacka Rostowskiego w Parlamencie Europejskim. Postrzegam niejako, akt histerii czy błazenarzy, ale jako cyniczne uprawianie propagandy grozy, której celem jest przekonanie odbiorców, że jedyną alternatywną polityki w Polsce jest albo Platforma Obywatelska, albo wojna. Czyli albo rozbiór i rozgrabienie Polski rękami miejscowych zdrajców, albo agresja zewnętrzna. Widocznie mocodawcy Platformy czują, że Polska może wymknąć im się spod kontroli i chcą za wszelką cenę doprowadzić do zwycięstwa PO w zbliżających się wyborach. Także za cenę wyborczych fałszerstw. Nie wystarczy już straszyć Polaków zagrożeniem ze strony PiS-u. Trzeba straszyć zagrożeniem zagranicznym, którego mielibyśmy rzekomo uniknąć, poddając się PO. Co za różnica, komu się poddamy i czyim rękom powierzymy naszą wolność, suwerenność i niepodległość? 30 lat temu komuniści straszyli Polaków interwencją ze wschodu. Dzisiaj ich następcy straszą interwencją z zachodu. Wobec podobnych zagrożeń błogosławiony Jerzy Popiełuszko sięgnął po wypróbowaną broń. Mszę świętą za ojczyznę, krzyż i różaniec. Sięgnijmy i my po tę broń ku zwycięstwu. Wojna przebiega w różnych postaciach, nie tylko militarnych. Jest wojna przeciw dzieciom poczętym, dzielonym na chciane i niechciane. Jest wojna ekonomiczna, polityczna, ideologiczna, kulturowa. Istotą socjalizmu w różnych formach jest permanentna wojna i ciągłe działanie ludzi, i ciągłe dzielenie ludzi, wzbudzanie wrogości i nienawiści w myśl orwellowskiego hasła. Wojna jest pokojem, nienawiść jest miłością. Wojna przeciwko Polsce, zmierzająca do odebrania nam kultury, religii, tradycji, tożsamości, własności, nadal trwa. Obok zewnętrznych czynników tej wojny są też wewnętrzne. Ci wszyscy, którzy działają na szkodę Polski i Polaków, tę wojnę tworzą. Wojna przeciwko Bogu i ludziom, przeciwko prawdzie i dobru wzywa nas do obrony. Szczególną formą obrony jest udział w wyborach i odrzucenie tych tworów politycznych, które Polskę zdradzają i niszczą. Miłość do ojczyzny zwanej też Matką Polską zobowiązuje. Gaudemater Polonia, prole fecunda nobili. Słowa księdza Małkowskiego, jak najbardziej aktualne. Starajmy się właśnie je wcielać w czyn. Również być świadomi, uświadamiać na tym właśnie sprawy naszych najbliższych. Moi drodzy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować już nie tylko swoimi słowami, ale właśnie osobiście dzisiaj dzwonił ojciec Tadeusz Rydzyk, dziękował za nasze trwanie, pomodlitewne trwanie. I tutaj pod krzyżem i pod urzędem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To właśnie za nasze modlitewne trwanie chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Podziękować tym wszystkim, którzy tam spędzają kilka chwil czy kilka godzin. Pikieta ciągle jest aktualna, dlatego że decyzja do tej pory, mimo setek tysięcy petycji do tej rady skierowanych, jak również i pikiety trwające już 6 tygodni, do tej pory decyzja jeszcze nie została zmieniona odnośnie przydziału
miejsca na multipleksie cyfrowym dla telewizji trwam. Stąd też właśnie nasz sprzeciw, nasze żądania tych podstawowych praw, które nam się należą, jest nadal właśnie aktualny. I podpisy, i pikieta. Dlatego dziękując tym wszystkim, którzy przychodzą na skwer kardynała Wyszyńskiego, aby właśnie wspomóc naszą pikietę. Bardzo serdecznie dziękuję i nadal zapraszam, komu na ile czas pozwala. Od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do godziny 15, dokładnie 14.45. Później idziemy do pobliskiego kościoła na koronkę do Miłosierdzia Bożego. Jeszcze takie ogłoszenie, na pewno już znane, ale przypomnienie. Jutro w tym miejscu o godzinie 12 będzie, można powiedzieć, zebranie, demonstracja przeciwko promowaniu satanizmu w naszej ojczyźnie. Zacznie się modlitwą Anioł Pański i później właśnie będzie petycja skierowana na ręce prezydenta Rzeczypospolitej. Kto tylko może, kto żyw, przyjdźmy również tutaj, dając właśnie wyraz naszej dezaprobaty, naszego sprzeciwu, właśnie przeciw promowaniu tych obcych naszej pierwszej kulturze w Polsce, a również i Polakom właśnie tendencji satanistycznym, promowaniu, ukazywaniu jako alternatywnego wyboru, alternatywnej drogi dla nas Polaków. Wiadomo, Bóg jest ojcem życia. Szatan natomiast i jego słudzy, szatan jest ojcem kłamstwa, ojcem śmierci. Prowadzi i do śmierci nie tylko duszy, ale również i śmierci ciała. Nie tylko pojedynczych osób, ale całej społeczności, również narodu. Potrzebny jest nasz zdecydowany sprzeciw działaniom, które są, okazuje się, zamierzone, zaprogramowane i z taką uporczywością bronione. Jeżeli my się nie obronimy sami, nikt inny nie przyjdzie z innych krajów czy z innych planet, aby właśnie nas, Polaków, przed tymi złowrogimi nam i naszej ojczyźnie poczynaniami obronić. Dlatego ważna jest właśnie również nasza tutaj fizyczna obecność. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo, aby właśnie to tym Bożym błogosławieństwem silni, abyśmy mogli właśnie dawać Chrystusowi świadectwo jako Jego uczniowie, jak mówił Chrystus: będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Samarii, aż po krańce ziemi. My mamy być tymi świadkami właśnie tutaj w naszej ojczyźnie, również w naszej stolicy, w centrum. Jesteśmy tymi świadkami na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Namiestnikowskim. Pan z wami i was błogosławi szczerze przeciw wszelkim zakusom szatana, złego ducha, Bóg Wszechmogący, Ojciec.